czym polega jazda ekonomiczna? Na tym, żeby tą drogę sobie planować, na tym, żeby wykorzystywać hamowanie silnikiem, na tym, żeby nie wykonywać niepotrzebnych, agresywnych zachowań, czyli nie przyspieszać niepotrzebnie dynamicznie, nie hamować gwałtownie, tak? Jazda ekonomiczna polega w największym skrócie na tym, żeby do atmosfery zostało wyemitowane najmniej szkodliwych, jak to tylko możliwe, substancji. A to się wiąże, że jeżeli my zaoszczędzimy paliwo, czyli spalimy jak najmniej tego paliwa, to de facto spowodujemy, że mniej zanieczyszczeń się wydostaje z naszego pojazdu. Teraz te dwie rzeczy, ekologiczna jazda i ekonomiczna jazda, bardzo mocno się ze sobą wiążą, bo dla nas jest to trochę oszczędniej, szczególnie przy tych cenach paliw, a jak to zrobić, to w kolejnych wykładach na pewno będę mówił więcej, natomiast to, co powiedziałem na początku, planowanie drogi. Patrzenie, rozpoznawanie. Jeżeli ja już z daleka widzę, że dopiero co się zapaliło światło czerwone, już powoli samochody, to po kolei redukuję biegi, hamuję silnikiem, zwalniam łagodnie. To hamowanie silnikiem daje nam brak zużycia paliwa. Całkowicie nie zużywa się paliwa, jeżeli hamujemy silnikiem, więc te biegi sobie będziemy po kolei zrzucać na dół, żeby i hamować silnikiem, i nie zużywać tego paliwa. Płynna jazda. Właśnie najbardziej chyba ona się wiąże z przewidywaniem sytuacji. Szczególnie tych związanych z takim przyspieszeniem, zwalnianiem i zatrzymaniem. Jak to zrobić, żeby to zrobić najoszczędniej?